Hej kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was ten deszczowy dzień, ponieważ u nas ulewa na hol. Dość spory, myślę, hol, może tak średni w kierunku większego. I prawdopodobnie są to moje jedne z ostatnich bądź przedostatnie zakupy gdzieś tak do połowy września, ponieważ we wrześniu, to Wam mogę już powiedzieć oficjalnie, we wrześniu wracamy do Polski, także pojechałam do Primarka głównie z zamysłem kupna balerinek, ponieważ te tutaj jakoś mi się lepiej podobają niż te w Polsce i bardzo, bardzo je lubię, więc postanowiłam, że jeszcze trochę skorzystam. Wiadomo, nagle się okazuje, że ja wszystkiego potrzebuję, wszystkich kosmetyków, które są niedostępne w Polsce, natomiast zdecydowanie postawiłam na ciuchy, bo wiem, że kosmetyki mogę sobie stąd ściągnąć poprzez różne strony, a no ciuchów nie ściągnę z Primarka, bo nie mam jak. Także tyle może drogą wstępu. I też nad kosmetyków, bo kosmetyków jest stosunkowo, wydaje mi się, najmniej. I kosmetyki są z TJ Hughes, super draga i jedna rzecz jest z Funciaka, także zaczynajmy. TJ Hughes. I zacznijmy może od tego, co jest z Funciaka, bo to jest tylko jedna rzecz. Widziałam pigmenty, słuchajcie, do L'Oreala, ale stwierdziłam, Marta nie rzuca się dlatego, że to L'Oreal jest za funt. Więc postawiłam na pomadkę z Revlonu, ona jest tak zapakowana. Już ją otwieram i patrzymy, jaki to jest kolor. Ona mnie zaciekawiła, ponieważ ma kolor, a w środku jakieś coś, co nie wiem co. Pomadka wygląda tak. Mam nadzieję, że to dobrze widzicie, Revlon. Jest to numerek 210. Jak ja lubię, słuchajcie, te laminowane, czy jakoś tam otwierać. Musiałam się z tym uporać, bo nakleili tutaj, ja nie wiem. I jak mówiłam, 210 to jest Sherry. Desirable. Jest to czerwień. Możecie zobaczyć. Ona mnie zaciekawiła tym tutaj czymś, co ma w środku. Bo takiej pomadki ja jeszcze chyba nie mam. I zaraz zeswatchujemy. Kolorek taki. No mi się bardzo podoba. Taka jest miękka. Bez drobinek, ale z takim wykończeniem satynowym. Czy pachnie? Pachnie, słuchajcie. Pachnie właśnie jak takie wisienki sztuczne, ale bardzo ładnie. Także taka pomadka z Revlonu za tylko funta. Dalej byłam w super dragu i kupiłam dwa lakiery i w sumie zapłaciłam za jeden, bo płaciłam też punktami z karty. Czekajcie, sobie tylko tutaj wytrę, bo nie chcę sobie ubrudzić swetra. I kupiłam sobie dwa lakierki. W ogóle one do złudzenia mi przypominają opakowania z Essie. Ja żadnego lakieru z Essie nie mam. I wahałam się między trzema kolorami. Mówię, dobra, wezmę tylko dwa i wzięłam taką właśnie miętę i taki koral, taki pomarańcz. Wahałam się jeszcze między takim bladym różem, ale stwierdziłam, że ten kolor, takiego koloru właśnie kupiłam też sukienkę i buty. Więc mówię, będę miała pod kolor i ten koral jest to Sweet Peach, a ta mięta Bold Blue. Także takie dwa lakierki bardzo mi się spodobały i są dość małe, bo mają pojemność tylko... Nie jest napisane. Ale to są takie mniejsze, także ze spokojem je wykorzystam. Dalej, jeżeli chodzi o kosmetyki. Kupiłam sobie sztuczne rzęsy z firmy Royal, bo były tylko za 50 funtów. Jest to model 003 z dołączonym klejem, natomiast ja myślę, że sobie kupię w Polsce w Inglocie klej Duo, ponieważ ja nie do końca ufam tym klejom, które są dołączone, bo się boję, że mi rzęsy wypadną. Także takie dość długie rzęsy, no nie wiem, zobaczymy, może będzie jakaś okazja, moje urodziny są we wrześniu, więc może je wtedy wykorzystam, no i tylko 50 pensów. Dalej kupiłam sobie pędzel z W7, pędzel do cieni, taki większego, odpakuję, on kosztował w zasadzie 99 pensów, więc ja mówię, no muszę wziąć, to bardziej, czy szukam takiego, wiecie, rozciapierzonego do blendowania, takiego nie mam. Zaraz zobaczymy, jaki to jest ten pędzel tu. Jeżeli zechce do mnie przyjść. A, no. To sobie wsunę, że pędzelek wygląda tak. Ma bardzo ładną drewnianą rączkę. Takiej dość sporej średnicy. Tak jak przykładać do oka. I jest dość, jest mięciutki, ale jest taki jakby gęsto zbity. Ale jest, powiem wam, jak tu przy oku. To jest mięciutkie, typowo tak do blendowania takiego tu, o, czy może do rozświetlacza, nakładania. No nie wiem, no za funta zawsze się coś przyda, zawsze coś się wykombinuje. Jako sobie wsadzę tu z powrotem.
dalej, jeżeli chodzi o TJ Hughes, to kupiłam sobie kwarc taki korektorów. Ja mam takie coś z Lovely albo z Vibo, ale patrzę, słuchajcie, to było za 99 pensów. Jest to firma... Technik. Jest to firma Technik. Hajdycz, zakleimy to. Także taki czwórnik jest tutaj, jasny beżowy, taki zielonkawy, brzoskwiniowy i jasny brąz. Nie chcę tego otwierać, bo jeszcze mam tamte korektory. Nie chcę, żeby to było na razie, wiecie, otwarte, także no musicie mi to wybaczyć. Taki kwarc za niecałego funta. Dalej, ja wiem, że ja cieni mam sporo, ale takich kolorów cieni nie mam i kosztowały tylko 50 pensów. To jest z CC UK. Nie wiem, taka z koroną. Gdzieś tam też potem mam dalej kosmetyki z koroną. I to wam otworzę, bo jestem ciekawa pigmentacji. Zaraz wam lepiej pokażę te kolory. I to jest Trio Eyeshadow 96. Zobaczymy, bo tutaj oczywiście półmetrową taśmą zakleili. No pewnie, bo po co? Niech się Marta męczy z otwieraniem. Otwieramy. Pacynka jest, której ja oczywiście nie będę używać, bo nie lubię. Cienie wyglądają tak. W ten sposób taki jasny błękit, róż i biały. I zaraz zobaczymy pigmentację. Słuchajcie, no nie jest najgorsza. Widziałam lepsze. Tak to wygląda. No nie wiem, zobaczymy jako jakiś akcent, bądź może na mokro, albo z bazą będą one miały lepszą pigmentację. Dalej kupiłam sobie dwa pudry, słuchajcie. Jak na złość były tylko dwa odcienie testerów, z czego jednego już nie było całego nietkniętego, a drugi w sumie kupiłam w ciemno. I kupiłam dwa i to jest też to... to już wiem, co to za firma, to jest ta sama z koroną, to jest Constance Carol. I to jest Compact Refill Powder. I one były po 50 pensów, także taniocha. Mówię wam, naprawdę polecam wam TJ Hughes. To jest na głównym deptaku w centrum Glasgow. To naprawdę są Astory, nie Astory, wszystko po 50 pensów po funta. W każdym, no niektóre wiadomo, jakieś tam droższe firmy są droższe, ale na pewno tańsze niż normalnie w drogerii. Także takie dwa te i jeden to jest kolor 8 Roma, a drugi 33 Saffron Glow. I zobaczymy, tutaj jest, najpierw wam pokażę tą Romę. Oczywiście jakieś beznadziejne coś, co nie wiadomo, co, czym to jest. I pierwszy wygląda tak, jest on dość ciemny, więc przypuszczalnie będzie... I się kiebocze. Przypuszczalnie będzie to jako brązel bądź róż, bo to za daleko w róż. Mam nadzieję, że się nie obrazi się za tą kiepską jakość, bo pogoda jaka pogoda, a chcę to wam po prostu dzisiaj nagrać, bo później ja to po prostu rozmieszczę już po kartonach, po walizkach i tego nie znajdę. I drugi teraz to jest ten Saffron Glow. I tego kolor widziałam. Nie, Romy kolor widziałam. Tego koloru nie widziałam, więc zaraz na żywo moje wrażenie, jaki to kolor. Musiałam wziąć nożyczki, bo ono no, nie szło tego otworzyć. A drugi, to jest takie. Słuchajcie, on jest żółty. Pachną chlorem. Nie wiem, on jest żółty, więc ja nie wiem, do czego ja go użyję. Zobaczcie, no żółtko takie. No żółty. Nie wiem, zobaczy się. Może będę kogoś malować, kto ma taki odcień cery. Żółty. Aż takiego chyba nikt nie ma. Ale pomińmy, przyda się. 50 pensów nie zbiedniejemy od 50 pensów. Dalej. Dalej tu już są same kredki, które miały być po 50 pensów. Niestety jedne z nich były po... funta niecałego, tam mam jeszcze batona, dlatego tak pukło. Także no trochę tak, no okej, nie? Niech im będzie. Więc te trzy, te kolorowe nazwijmy, były po 50 pensów, tam 49, a te chyba były po 98, to niby też 49, ale na Paragonie mam inaczej, także 5 kredeczek sobie kupiłam. I patrzymy, co to są za kredzie, więc jedna to jest taka, widzicie, taka śliwka. Czy to ma jakiś kolor? Ametyst. Ładna. Tak się ona prezentuje. Ona jest, te kolorowe są matowe.
Druga to jest. Aha, filmy wam nie powiedziałam. To jest Famous. To również jest zalaminowane. Co mnie mega denerwuje w kosmetykach, ale okej. I ta, ale dzisiaj będzie powycinane, muszę otwierać. I ta jest. Czy to ma kolor? Lejbar? Nie. Nie, ale to jest taka. W kolorze skóry. Myszko. Ona jest tutaj obok, pewnie nie zobaczycie. Ona jest tutaj zaraz obok tego fioletu. Mi się wydaje, że będzie bardzo fajna na linię wodną. Kolejną kredką, którą również muszę otworzyć. No przecież ja na tych kredkach sobie zaraz paznokcie połamie. I trzecia to jest Electric. To jest taka, widzicie, taka zielono-niebieska jak na moje. I ona jest metaliczna, ma wykończenie takie metaliczne. Zobaczcie, jaka piękna. Na ekstra ją zaczęłam, mówię, nie, nie, koleżanko, idziesz ze mną. Także taka kolejna kredzia i ostatnie dwie, to są takie z brokatem, jak możecie zobaczyć. I ta jest srebrna. W głębi duszy myślałam, że mi pani zjedzie z ceny, bo nie miała tatyczki. No, ale nie zjechała, ale to nie problem. Wystarczy przejechać, zdezynfekować i tyle. Taką szmatką. I ona, widzicie, to jest taki brokatowy srebrny, tu gdzieś jako akcent, nie wiem, na jakąś imprę, coś. Gdzieś tam, coś tam, z kimś tam. I ostatnią kredką jest to również taka z brokatem i ona jest czarna. I już wam pokazuję. W tej zdecydowanie mniej widać ten brokat. Gdzieś tam się przebija, ale zaraz to jest czarna jak smoła. Ona jest tak mięciutka. Także będę miała do robienia kreski, gdzie nie, gdzie tam się to będzie mi błyszczało. Także tyle, jeżeli chodzi o kosmetyki. Teraz przejdźmy do ciuchów. Byłam w Primarku i trochę mi się tego nazbierało, tak? Kupiłam też parę rzeczy na prezent, to już tego wam nie będę pokazywać, bo to nie jest do mnie. Mogę wam pokazać, że synkowi kupiłam ze dwa fule takiego tygryska, był przy kasie, bardzo mu się spodobał, więc mu wzięłam. I dalej, może zaczniemy od sukienek. Tak, bo nie mogłam koło tego, słuchajcie, przejść obojętnie, zwłaszcza, że była promocja, zwłaszcza, że w Polsce nie ma Primarka i po prostu musicie mnie poprzeć, że ja dobrze zrobiłam. Bo tak, kupiłam sobie dwie sukienki, słuchajcie, jestem taka mega z nich zadowolona, że ojeju! Dobra, bo jakieś głupawki. O matko, ubrudzona. Mniejsza, tutaj widzicie, tu. Mam nadzieję, że mi to zejdzie. Bo w sumie brałam je w ciemno, znaczy w ciemno. Wzięłam obydwie w rozmiarze 8, tak, 8. Mierzyłam 6, to słuchajcie, bo mi tak ciasno, że jak ją zakładałam, to się prawie udusiłam, bez kitu. Więc ściągnęłam tylko z wieszaka 8 i wzięłam, i one były, słuchajcie, przecenione z 13 funtów na 5 funtów. Więc musiałam wziąć taka piękna, taka wiecie, wzór jak koronka, ale to nie ma koronki. Jaki to jest materiał? Nie wiem, jaki to jest materiał, bo ja się na materiałach nie znam. Ale zaraz wam tutaj powiem. Poliester i elastan. I to jest taka, to nie jest biel. To jest takie kremowe, taka kość słoniowa. Ona mi sięga do połowy uda, tak krócej, połowa uda bliżej pupy, o. I tu jest taka jakby rozkloszowana, z takim jakby doszytym. I tutaj ma, to jest tego, jak to się mówi? Fałszywa kieszeń, to nie ma kieszeni, także taka z dość wysokim dekoltem, z tyłu zabudowana, z tyłu wygląda tak. Także no z 13 funtów na 5 funtów, no to w zasadzie gdzie za 25 zł w Polsce taka sukienka, no. Także to jest pierwsza sukienka. I już wam pokazuję drugą, tą sobie tylko wsadzę, że mi kot po tym nie chodził. Druga jest w takim właśnie kolorze koralowym, też 8, też z 13 na 5. Identyczna, tylko inny kolor i właśnie do tego ten lakier i będzie bomba. Także super, także mówię, no czemu nie, no za 5, no to muszę wziąć. Zawsze tam się jeszcze miejsce w bagażach znajdzie. I ostatnim ciuchem, tak? Jest, słuchajcie, koszulka, t-shirt, która była przeceniona z 3 funtów na funta. I to jest rozmiar 10. To jest taki t-shirt z napisem Bring Back Bags. Bring Back Bags.
Ben Macbeth. Taka z ustami. No jak czemu, nie? Taka fajna. Nie mam właśnie typowo takiego t-shirta. No trampek będzie czy coś. Z tyłu gładka czarna. Także dla mnie bomba. No i ta funta to żal było po prostu nie brać. Szkoda, że była tylko jedna, no ale trudno. I dalej. Buty. Tak, kupiłam 4 pary butów. I zacznę może od tych. Są to takie z materiału, myślę, typu meliski. One kosztowały 4 funty. Jeżeli chodzi o mój rozmiar, ja w Primarku noszę rozmiar 40x41. Były też właśnie, one są pod kolor tej sukienki, były też takie z koronką, które Wam zaraz pokażę. Mam białe, były też właśnie w takim kolorze, ale niestety nie było mojego rozmiaru. Znaczy wbiłam się w 39, ale to bym uszła do ważeniaka na drugą stronę ulicy i nigdzie dalej. Także takie ładne z kokardką, ja lubię właśnie takie z kokardką, jak Wam już kiedyś mówiłam. I słuchajcie, kobieta mi poucinała wszystkie wieszaki, no, od butów. Za to od ciuchów to mi się napytała, czy chce. Ale mniejsza taka na płaskiej podeszwie, bardzo, bardzo ładna. Myślę, że będą fajnie pasować właśnie do tej sukienki. Kolejne buty, właśnie te z koronką, które właśnie też były w kolorze tamtej sukienki, ale no niestety nie było mojego rozmiaru. To są takie i one kosztowały 5 funtów. I to są takie przepiękne, nie wiem czy zobaczycie tą koronkę. One są właśnie z koronką, właśnie do tej jasnej sukienki myślę, że będą bardzo ładnie wyglądać. Kolejne buty, to są czarne, balerinki, wszystkie balerinki, które kosztowały 4 funty. One są takie czarne, w białej kropeczki, również z kokardką. I ostatnie buty, które słuchajcie, miałam ząb przy kasie, bo tutaj na mecy jest, że 4 funty, a przy kasie pani do mnie mówi, że one kosztują funta. Jak Marta o tym słyszał, to do mnie powiedział, że trzeba było się cofnąć i kupić więcej par na tych samych. No ale Marta, no szczerze mówiąc, nie chciało mi się już tam trochę cofać, stać znowu w kolejce. Więc no trudno, jak pojadę, no może jeszcze następnym razem, to może będą, jak nie, no to trudno, przeżyję. To są takie jakby pikowane, z takiego miłego materiału. Ja nie wiem, co to jest za materiał, no raczej tutaj mi nigdzie nie napiszą. Przód ma taki jakby zamszykowy czarny i z kokardką, też mi się bardzo spodobały, fajnie na stopie wyglądały, jak mówiłam 4 funty, a przy kasie się okazało, że są za funta. Także tyle, to są moje wszystkie zakupy. Trochę tego było, jak mówiłam, jest to mój no najprawdopodobniej przedostatni wypad na zakupy przed naszym wyjazdem. Także co, najbardziej się chyba cieszę ze sukienek i z butów, z kosmetyków oczywiście też. Dajcie znać, jak Wam się podobają moje ciuchy. I co, ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam Was do następnych filmików i do zobaczenia. Buziaki, hej!